Celem jest tutaj współpraca ze studentami, bieżąca. Jesteśmy ciekawi tego, co studenci od nas oczekują, w jaki sposób moglibyśmy pomóc im w tej wiedzy już na tym etapie, czy na piątym, czy na szóstym roku. Zapraszamy również do nas na praktyki, zapraszamy do współpracy ze szpitalem. Mamy już takie doświadczenie, że można u nas de facto, jak ktoś taką chęć wyraża, no to można z nami de facto współpracować niemalże przez okrągły rok. No jak słyszycie Państwo są czasami z dość daleka, więc rozumiem, że nie ma takiej możliwości, żeby byli u nas często, ale czy wolną chwilę, czy praktyki, czy współpraca ze szpitalem, czy ta korespondencja, czy wymiana informacji, doświadczeń, z pewnością jest tym aspektem, który chcielibyśmy, żeby żył pomiędzy studentami a naszym szpitalem. Podjął się koordynowania tego programu pan doktor Krystian Przybyłowski, jest naszym stażystą tegorocznym, czyli zakończył studia i rozpoczął staż, tak? Więc bardzo jeszcze ma w pamięci wszystko, co działo się na studiach. I pamiętam swego czasu pierwszą naszą rozmowę na początku stażu pana doktora, gdy mówił właśnie o tym, że no, dobrze byłoby stworzyć coś właśnie dla studentów, żeby już szybciej można było współpracować ze sobą, aby było to pole do nauki, do nabierania doświadczeń już na wcześniejszym etapie. I no, zechciał zaangażować się w to i myślę, że to wsparcie pomogło nam przygotować się do tego programu. Co jest celem programu? No, celem programu jest przede wszystkim przedstawienie naszego szpitala. Szpitala potrzebują pacjenci, tak? Jak Państwo wiecie, sytuacja ochrony zdrowia w ogóle w Polsce jest trudna, tak? Trzeba by tak powiedzieć. Natomiast kadrowa również jest dość skomplikowana. Myślę, że jest to dobry pomysł na to, żeby zachęcić do tego, aby naprawdę w naszym szpitalu, który jak wiecie Państwo się dobrze wyposaża, pracują tu wspaniali specjaliści, korzysta społeczeństwo z tej wiedzy, doświadczenia, ale są to też osoby, które chcą nauczyć kolejne osoby tego swojego doświadczenia, żeby przekazać je dalszym pokoleniom. Studenci otrzymują stypendium, tak? Bo są to stypendia fundowe. Jest to wysokość, zresztą ogłoszenie jest na naszej stronie facebookowej, jest to 2000 zł miesięcznie wypłacanego stypendium, przy czym jeżeli są to na przykład praktyki też studenckie miesięczne, również za te miesiące współpracy ze szpitalem takie stypendium otrzymują. Ilość miesięcy pobierania stypendium równa się ilości miesięcy, przez które ze sobą współpracujemy, ale stypendium wiąże się również ze stażem, tak, oraz współpracą tutaj w szpitalu. Podstawową rzeczą, o którą pytaliśmy, jest to, że studenci Państwo pytali, jakie kierunki, o jakich kierunkach myślą, natomiast jest to też deklaracja współpracy ze szpitalem w kierunkach, które są deficytowe dla naszego podmiotu. W związku z tym stworzyliśmy listę specjalizacji deficytowych i prosiliśmy, że ci, którzy decydują się na współpracę z nami, że no, są zobowiązani jedną z tych specjalizacji deficytowych po prostu u nas wybrać. I otrzymają wówczas te miejsca rezydenckie, tak czy też no, zdobędą je, tak, bo przecież czekają ich przecież egzaminy różnego typu i tak dalej, i tak dalej. Można u nas odbywać staż. Stażysta, czyli nasz stypendysta, który stanie się również naszym stażystą, również otrzymuje dodatkową gratyfikację finansową na etapie stażu. Staż jest finansowany państwowo, tak? Natomiast są to pieniążki podstawowe, natomiast nasi stażyści, ponieważ są z nami, tak, uważamy, że jest to dodatkowa rzecz i tutaj mogą się uczyć, ale nas wspierają, przecież stażysta to już jest lekarz, tak, który przygotowuje się do podjęcia specjalizacji, w związku z tym te dwie ręce i umysł otwarty, świeży, który nas tutaj wspiera, są to osoby, którym po prostu trzeba podziękować, a możemy to zrobić w taki sposób, dając po pierwsze ten zastrzyk finansowy, to jest jedna sprawa, i dając siebie, tak, swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoje doświadczenie i swoje to podwórko szpitalne właśnie tym osobom do tego nabierania doświadczenia. Tak jak mówiłam, jeżeli chodzi tyle miesięcy, ile pobiera się to
to stypendium, tyle jest miesięcy do współpracy ze szpitalem. Droga standardowa jest taka, że po zakończeniu stażu zdobywa się miejsce rezydenckie i de facto podejmuje się rezydenturę, więc jeżeli ktoś myśli tutaj, czy jest z okolicy i myśli w ogóle, czy nawet nie z okolicy, ale myśli o naszym szpitalu i na przykład podejmuje tutaj staż, to jakby siłą rzeczy ta rezydentura jest raczej tutaj. Tak ta ścieżka kariery się kreuje, natomiast my zachęcamy do tego, ponieważ mamy miejsca rezydenckie, mamy wspaniałą bazę w tej chwili infrastrukturalną, sprzętową, mamy wspaniałych specjalistów, którzy chętnie podzielą się tą wiedzą, więc trzeba po prostu zaprosić do współpracy tych, którzy chcą akurat w naszym szpitalu tę wiedzę nabywać i doświadczenie. Stypendia są finansowane przez szpital, program przygotowuje szpital, nadzoruje tutaj, czy koordynuje współpracę ze studentami właśnie pracownik szpitala, czyli pan doktor. Natomiast kolejnym elementem, który chcemy przygotować, jest to oferta dla stażystów, czyli już tych osób, które są po zakończeniu uczelni, ale chciałyby u nas rozpocząć staż. A jeszcze kolejnym etapem jest oczywiście indywidualna oferta dla rezydentów, bo to jest też kolejny etap nauczania. Nie każdy, będąc w naszym programie stypendialnym, czy będąc u nas stażystą, chciałby być naszym rezydentem, możemy też taki pomysł przygotowujemy, w jaki sposób zachęcić tutaj do współpracy. Na kanwie oczywiście zaproszenia nowych kadr, tak żeby, jak to mówiliśmy, żeby były tu osoby, które zajmą się nami wszystkimi, z naszymi problemami zdrowotnymi, do których będziemy chętnie przychodzić po prostu po pomoc, po poradę. No jest to jednak blisko domu mojego, ale także jest to dobra opcja finansowa, i pod względem specjalistycznym i dalszego kształcenia jest to naprawdę dobry wybór. Który rok studiów i jaki Piąty plan? Rok studiów. No jaki plan, to na razie myślę o dwóch specjalizacjach, ginekologia lub kardiologia. Mnie interesuje najbardziej. Bardzo cenne specjalizacje. No bardzo cenne i dość ciekawe. Ja jestem z Kazachstanu. Mieszkam w Polsce od początku pierwszego roku studiów. Obecnie jestem na piątym roku w Lublinie. Razem z narzeczonym. Tak naprawdę szukaliśmy miasta, gdzie możemy zamieszkać. Szukaliśmy szpitali, żeby też byliśmy przydatni w tym zawodzie. I tak akurat znaleźliśmy przez przypadek zupełny w mediach, raczej w Instagramie, że jest taki program i stwierdziliśmy się, że złożymy wnioski i wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Z tego bardzo się cieszymy. Czy ja zawsze chciałem wrócić tutaj do naszego województwa od samego w sumie początku studiów. Zawsze o tym myślałem i bardzo jakby podoba mi się fakt takiej otwartej współpracy ze szpitalem. No oczywiście finansowy aspekt też jest ważny, natomiast również bardzo podoba mi się fakt tego, jak doktor Krystian przedstawił szpital, jak on tutaj spędza staż, jak to ogólnie wygląda. Studiuję na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i w sumie też od samego początku chciałam wrócić do rodzinnego miasta. Po prostu program Medyk Jutra umożliwił mi jeszcze skorzystanie finansowo z mojej decyzji. A pani w czym się będzie specjalizować, czy już się specjalizuje? Jestem na piątym roku. Na razie zastanawiam się nad internistycznymi specjalizacjami, takimi jak choroby wewnętrzne, bądź kardiologia czy pulmonologia.